Ustrój starożytnej Grecji, czyli typy ustrojów Grecji. W Grecji, w przeciwieństwie do państw wschodnich, nie wykształciła się silna władza despotyczna. Wynikało to z tego, że te warunki, jakie panowały w Grecji, były odmienne. Tutaj nie było potrzeby zebrania się, konsolidacji sił, żeby na przykład utrzymywać system irygacyjny, żeby na przykład walczyć z zewnętrznymi zagrożeniami. To, jak wyglądała Grecja, czyli bardzo górzysty teren, ponad 1000 wysp, to wszystko spowodowało, że powstało wiele miast państw, nigdy nie powstało jedno państwo i te miasta państwa nazywane polis, one miały różne ustroje, miały różne typy ustrojów. Liczyły one od kilkuset do kilku tysięcy mieszkańców, tylko kilka takich największych polis miało liczbę mieszkańców większą. Największymi z tych polis były Ateny. Centrum życia gospodarczego i politycznego w polis była Agora, czyli grecki rynek. I jeszcze raz trzeba podkreślić, w wyniku tego bardzo górzystego terenu nigdy nie doszło do zjednoczenia się tych miast państw. Oczywiście wynikało to z tych warunków, naturalnych warunków, które to uniemożliwiały. W greckich polis najczęściej występowały trzy typy ustrojów. Tyrania, oligarchia oraz demokracja. Zacznijmy od tyranii, czyli tyranas, władca. Był to system, w którym władzę sprawował jeden człowiek. I tutaj trzeba zaznaczyć, że najczęściej to przejęcie władzy następowało w sposób nielegalny, niezgodnie z prawem. Tyrania według starożytnych Greków była czymś bardzo negatywnym. Była ona czymś sprzecznym z naturą państwa. Ale do VI wieku przed naszą erą tyrania występowała dosyć często, później o wiele, wiele rzadziej. Tyrania to po prostu zdobycie władzy przez jednego człowieka i zdobycie jej w sposób nielegalny oraz władanie całym polis, co nie zawsze, najczęściej nie wzbudzało to zadowolenia u mieszkańców tego polis. Później mamy oligarchię. Oligai, nieliczni, arche, władza. Władza nielicznych. Był to system, w którym decydującą rolę odgrywali urzędnicy oraz rada, a funkcje te mogli pełnić jedynie wybrani obywatele, pochodzący albo z arystokratycznych rodów, albo też posiadający odpowiednio duży majątek. Więc w tym systemie oligarchii tylko część mieszkańców polis mogła decydować o tym polis. Miała w swoich rękach władzę. Trzecim typem ustroju była demokracja. Demos, lud, obywatel, ogół obywateli, krateja, rządy. Tutaj we władzy uczestniczył ogół obywateli. Oczywiście trzeba pamiętać, że obywatelem nie był każdy, ale o tym za chwilę. W polis istniało zgromadzenie obywateli, arystokratyczna rada, którzy to wybierali urzędników, najczęściej na okres jednego roku, wspólnie podejmowali decyzje. W tych demokracjach nie było zawodowej armii. Każdy obywatel miał obowiązek służby wojskowej. I tutaj może powiem, kim byli ci obywatele. Ponieważ obywatelami był ogół mieszkańców polis i byli to wolni mężczyźni, którzy osiągnęli odpowiedni wiek, określony wiek. Wsparcie 30 lat, w Atenach 20 lat. To tylko oni posiadali prawa polityczne i mieli wcześniej wspomniany obowiązek służby wojskowej. Obywatelem trzeba było się urodzić. Właściwie nie istniała możliwość, żeby to obywatelstwo w jakiś sposób zdobyć, otrzymać. Praw politycznych i praw obywatelskich oczywiście nie miały kobiety, dzieci, cudzoziemcy i niewolnicy. Więc ta demokracja była troszkę inna niż u nas. Tutaj te możliwości polityczne były dosyć ograniczone. Oczywiście, jeśli chodzi o oligarchię, to tutaj najbardziej znanym przedstawicielem jest Sparta, a jeśli chodzi o demokrację, to oczywiście tutaj najważniejszym i pierwszym przedstawicielem takiej demokracji, demokracji ateńskiej, wręcz tak określanej, są Ateny. No ale o tym porozmawiamy kiedyś więcej. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.